Dzień dobry, witam serdecznie. To jest kanał PSB TV, a my dzisiaj jesteśmy w ogrodzie. A w każdym ogrodzie powinno być takie miejsce dla dzieci, żeby mogły się wyszaleć, wybawić. To miejsce powinno być funkcjonalne, ładnie wyglądać, dobrze się prezentować, ale chyba przede wszystkim powinno być bezpieczne. Jak zorganizować takie miejsce, jak wybrać mini plac zabaw, o tym porozmawiamy dzisiaj. Poznajcie Arka, cześć. Cześć. Pojawiła się drewniana konstrukcja, drewniany plac zabaw w ogrodzie. Czy drewno to jest właśnie ten właściwy wybór? Tak, moim zdaniem właściwy. Jest przyjazny do dotyku, jest ekologiczne. A jakie to jest drewno? Sosnowe. Sosnowe i pregnowane ciśnieniowo. Czyli wytrzymałe. Tak, tak. To ładnie wygląda w ogrodzie, naturalnie. Nie możemy zapominać o bezpieczeństwie. Jak możemy mieć pewność, że ten produkt, który wybieramy, jest bezpieczny? No, trzeba sprawdzić, czy produkty dla dzieci mają certyfikaty jakości. Nasz produkt ma ogólnoeuropejski certyfikat i spełnia wszystkie normy. Ten zestaw, który tutaj się pojawił, bardzo mi się podoba, bo jest taki zgrabny, ale też atrakcyjny dla dzieci, bo tutaj co mamy dokładnie? Mamy dwie huśtawki. Dwie huśtawki, mamy wieżę i mamy na dole tej wieży piaskownicę, która może być wykorzystana w dwojaki sposób, bo możemy tam chować również jakieś ewentualnie zabawki dla dzieci. A gdybyśmy chcieli powiększyć ten zestaw, możemy coś jeszcze dokupić? Tak, można dokupić do wieży zjeżdżalnię. Bardzo fajna sprawa. Arku, czy możemy podsumować, dlaczego właśnie warto kupić taki zestaw? Po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie drewno, naturalny produkt ekologiczny. No i funkcjonalność. W jednym miejscu po prostu mamy i huśtawkę, i wieżę, i piaskownicę pod wieżą. To jest bardzo ważne w tych małych ogrodach, gdzie nie możemy tak dużo rzeczy nastawiać. A co więcej, możemy jeszcze dokupić zjeżdżalnię. Tak, oczywiście. A co gdybym chciała zmienić kolor tej całej konstrukcji? Bo to jest taki kolor, który kupujemy w sklepie i chyba nie ma innej opcji wyboru, tak? Tak, bo to jest kolor powstały przy zabezpieczaniu tego drewna ciśnieniowo w hydroklawach. Ale mogę sobie tutaj zaszaleć z kolorem. Oczywiście, to wszystko, każdy produkt na ten zabezpieczenie jest możliwy do nałożenia. To świetnie się składa, bo ja mam idealne rozwiązanie. Skrąca lakierowejca dekoracyjna Altax jest produktem najnowszej generacji i wyróżnia się tym, że jest bezzapachowa, szybko schnąca i odporna na deszcz po jednej godzinie, co w naszym kapryśnym klimacie ma niebagatelne znaczenie, ponieważ poszczególne elementy w ogrodzie możemy pomalować wykorzystując tak zwane okienka ogrodowe, tak jakby pomiędzy jedną chmurą a drugą, co w przypadku tradycyjnych lakierowiec nie byłoby możliwe, ponieważ czas ich wysychania wynosi od 12 do 24 godzin. Drugą warstwę lakierowejcy nakładamy już po 2 godzinach. Co sprawia, że oszczędzamy czas i koszty, ponieważ gdybyśmy tą samą pracę mieli wykonywać lakierowcami tradycyjnymi, na tę pracę musielibyśmy poświęcić 2, a nawet 3 dni. Ponadto szybko schnąca lakierowejca dekoracyjna Altax w przepiękny sposób podkreśla rysunek drewna i nadaje mu jedwabisty wygląd. Nie łuszczy się i nie pęka. Dzięki temu, że zawiera najnowszej generacji formulacje pigmentów, żywic i wosków, zapewnia ochronę drewnu przez 7 lat. Występuje ona w 5 wersjach kolorystycznych. Dąb, mahoń, kasztan, tik i palisander. I jeszcze jedna uwaga. Pamiętać należy, że tak jak impregnatami, tak również lakierobejcą, nie malujemy drewna tak jak farbą, lecz rozcieramy ją wzdłuż słojów drewna na jak największej powierzchni, tak by nie tworzyć grubych powłok. I czynimy to tylko i wyłącznie przy pomocy pędzla. Przepiękny efekt. Justyna, czy byłabyś skłonna przyznać, że praca szybko schnącą lakierobejcą dekoracyjną Altax jest łatwa, szybka i przyjemna? Rzeczywiście, potwierdzam to. Było bardzo szybko i przyjemnie. I teraz mam gotową pierwszą warstwę. Ile muszę czekać, żeby nałożyć drugą? Tylko 2 godziny. Czyli w jeden dzień może być skończona praca. Całe malowanie. Absolutnie. Czyli można by rzec, pracy chwila, idziemy na grilla. Dobra, ale poczekaj, bo jeszcze musimy podziękować i się pożegnać. Mi się malowanie dzisiaj bardzo podobało. Jeżeli Wam podobał się filmik, to kciuki w górę. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej podobnych filmików, to oczywiście subskrybujcie kanał PSB TV. Teraz już możemy iść. Zapraszam na grilla. Proszę bardzo. Cześć. Cześć.